365 dni. Tak mi się przynajmniej wydaje. Rok. Przez ten czas może się wiele wydarzyć. Bo właśnie rok mija od momentu, kiedy trochę w liczniejszym gronie niż dzisiaj stałyśmy tutaj, odbierając po raz pierwszy nominację do tytułu Kuźnia Mistrzów Mowy Polskiej dla naszego programu dla jedynki dzieciom. Wiele może się wydarzyć. Na przykład wiem, że Jasiek ma brata. Urodził się niedawno, bardzo go pokochał, a jego zdjęcie, które jest dla niego najcenniejszą na świecie pamiątką, jest gotowy oddać do Muzeum Jedynki Dzieciom, jeżeli oczywiście takie miałoby kiedyś powstać. Wiem, że Kuba stracił mleczny ząb i ponieważ wróżka Zębuszka, jak się dowiedziałam, jeszcze się po niego nie zgłosiła, to mamy szansę na kolejny eksponat. Łukasz chodzi do szkoły muzycznej, świetnie mu idzie, gra na gitarze, dużo ćwiczy, ale jak mi wyznał, proszę pani, tyle godzin ćwiczeń to po prostu masakra. Łucja, właśnie, co z Łucją? Łucja, zdradzam teraz ogromną tajemnicę, chciałaby zostać światowej sławy garncarką i wymyśliła już nawet nazwę dla pracowni, którą otworzy ze swoim młodszym bratem Władziem. Będzie się nazywać, uwaga, pracowalnia. A skąd ja to wszystko wiem? Bo rozmawiałam z Łucją, z Jaśkiem, z Kubą, z Łukaszem. Bo to są nasi słuchacze. I takich jak oni jest znacznie więcej. I nie każdy z nich ma taką odwagę, żeby zadzwonić w czasie trwania audycji i na żywo porozmawiać z panią z radia. Ale wiem, że są. Wiem, że słuchają. Piszą listy, piszą maile, a czasami wpadają do nas, do radia, zupełnie bez uprzedzenia, żeby nas odwiedzić. Wiele się zmieniło przez ten rok, jak państwo słyszeli, ale jedno się nie zmieniło. Jedynka dzieciom cały czas chce pokazywać najmłodszym świat w jego rozmaitych kolorach, odsłonach i chce pokazywać piękno naszego języka. Mam nadzieję, że nam się to udaje. Bo jak mówiłam rok temu, my bardzo lubimy słowa w jedynce dzieciom. A zatem na zakończenie pozwolą państwo słowo, które należy do jednych z moich ulubionych, a ze słuchaczami ustaliliśmy kiedyś, że to jest słowo magiczne. Dziękuję. Bardzo dziękuję za tę nominację, bo to dla nas ogromne wyróżnienie, już po raz drugi. No i pozostaje mi tylko prosić naszych słuchaczy, żeby i w tym roku mocno trzymali za nas kciuki, no i żeby włączali jedynkę, radiową jedynkę, codziennie od poniedziałku do niedzieli o 19:25. Do usłyszenia.